Okej. Okay. Cześć kochani. Therapeutic Mama tutaj i... Witam, Szefirek. Szefirek. Tutaj. Tutaj. I chcemy kontynuować nasze rozmowy o jednodniowe głodówka. I mam Szefirek, żeby nam powiedzieć... Poczekaj, zbliżniemy. O. Ja bym to nazwał post. Post, tak. Dlaczego Szefirek post jest skuteczny sposób detoksu? I jakie są zalety? Jakie możemy regenerować nasze ciało dzięki post? Już powiedziałaś. W pytaniu jest odpowiedź. No, dlaczego regeneruje ciało? No, regeneruje. Dlaczego? Dużo można by się tutaj grzebać w naukowych argumentach i nie tylko. W tym, jak się czujecie. Spróbujcie nie jeść przez 24 godziny i zobaczycie dlaczego. To jest chyba dla nas to jest najważniejsze. To jak się czujemy. Tak. Po tym, co robimy. I jak to jest miska makaronu i dobrze ci robi, to też jest super. Ale jednodniowa głodówka, czyli post, lewatywy, to jest ciekawy temat, bo ja nigdy nie polecam lewatywy w trakcie normalnego spożywania pokarmu, dlatego że tam się dzieje dużo i tam się ma dziać dużo. Tam jest B12 dla wegetarian, na przykład te bakteryjki sobie produkują, tam produkują, tną różne rzeczy, produkują inne rzeczy, zdychają sobie tam się dużo dzieje. W jelitej grubym. W jelitej grubym. Wypłukujesz to, automatycznie eliminujesz te ważne rzeczy i to może być ok. Jeżeli nie jesz. To może być ok, ale nie zawsze jest ok. Więc taka głodówka jednodniowa to jest moment, kiedy ja polecam lewatywę. Skończyć głodówkę, skończyć taki post jednodniowy lewatywą, bo tam jest przerwa. Już automatycznie z tego powodu, że od góry nie wchodzi tam wiele. Nie ma, nie zalega. Te bakterie mają przerwę, nie robią i wtedy te resztki wypłukać. Poza tym nie ma tego materiału i ta perystaltyka nie ma w co pchać, więc taka lewatywa jest pomocna. To bym tutaj punkt jeden dla mnie bardzo ważny. Gdyby nie posty jednodniowe, to nie mógłbym robić lewatywy. Super, ja też. Dzisiaj akurat robię swoje post i mam pytanie, bo są ludzie, którzy na przykład intensywnie działają. Czy post może być na przykład włączony z jakiś zblendowany jakiś sok, czy jakiś zblendowany coś, żeby jak ktoś potrzebuje trochę energii, mają trening, mają biegać, czy myślisz, że czyste wodę i herbatę, jakieś zioły jest najlepsze? I to wszystko jest dobre. Tutaj różne są teorie na ten temat. Są głodówki na sokach warzywnych, są głodówki na sokach generalnie różnych, owocowych i warzywnych, mieszanych. Są głodówki na wodzie, są głodówki nawet bez wody, bez niczego. Także tutaj wchodzisz w teorię. Nieważne, ja myślę, że ogólnie jakakolwiek technika, jak to się nazywa, to się nazywa, ale jakakolwiek technika, która ci ogranicza, nawet intermittent fasting, czyli głodówka przerywana, też to jest też rodzaj głodówki. I jemy. You okay over there? I jemy w godzinę, czy tam w 4 godziny, tak jak wy robiliście. Więc to jest wszystko głodówka. Ograniczenie spożywania pokarmu, ograniczenie kalorii albo ograniczenie rodzaju pewnego konkretnego, pewnej rzeczy nie jesz, na przykład tego i tego dnia, albo w ten tydzień nie jesz glutenu, albo nie jesz mięsa. To też jest, może tutaj nie akurat post, ale można by to nazwać jakoś. I to też jest super. To wszystko służy temu, żeby uruchomić w ciele procesy detoksyfikacyjne, żeby dać temu ciału więcej energii, która normalnie by szła na trawienie tego pokarmu. Ono ma odpoczynek od tego, może jeden dzień, to ono się nie zdąży rozpędzić, ale jeden dzień też jest super. Jeden dzień post, głodówka, odpocząć, wyspać się więcej, przespać się w dzień i jest na pewno regeneracja. Jak ja robię post, jest ciekawe, bo ja czuję, jak zaczyna burczyć moje brzuch, ja czuję, jak nawet samego rana ten sam intencje w głowie moje, nawet bo o 8 rano skąd moje ciało wie, że nie będę jeść w dzień, ale od razu ten detoks zaczyna, bo ustawiam głowę na ten ruch detoksyfikujący
I od razu czuję zupełnie inny rytm w ciało. I nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie, ale często to mam, jak robię głodówkę w głowie najpierw przed ciałem. W głowie, no bo w głowie to się zaczyna. Jeszcze zanim to zaczniesz, to już w głowie masz pomysł, tak, żeby to zrobić. Czyli już się zaczęło, już ta głowa już wie i ciało już też wie. Myślę, że też jest ważne, żeby być spokojnym z tym, że nie ma. Okej, dzisiaj nie ma jedzenia, no trudno. Nie ma jedzenia i dalej funkcjonuje, może na mniejszych obrotach, a może na większych obrotach nie ma jedzenia. Czyli to takie, ucinasz ten taki pęd, o, muszę zjeść. Szczególnie dla ludzi takich jak ja, którzy jedzą cały czas, przekąska tu, przekąska tam, wysokie obroty, ale też metabolizm na innych też obrotach i przekąska tu, a nagle to wszystko się ucina i nie masz przekąsek i co? Także z tym być spokojną, z tym uczuciem głodu, wręcz go polubić. Ja już to gdzieś mówiłem. Powiedz mi o chorobie. Jakie choroby nie polecasz post? Jeżeli masz to i to i to, to już nie. Nie polecam. Myślę, że zawsze polecam, ale na pewno ja cukrzycy albo jakaś oporność insulinowa. Jest udowodnione, że głodówki są dobre nawet dla cukrzyków. Są im w stanie naprawić te oporności i to słabe działanie trzustki albo w ogóle jakieś inne problemy. Zależy, na jakim podłożu jest ta cukrzyca. Ale mimo wszystko uważałbym, bo masz spadek cukru i może stracić nawet przytomność. Może sobie krzywdę zrobić. Także tam bym uważał. Na cukrzycy. Ale jak masz cukrzycę. A co dokładnie się dzieje w ciało, jak nie jemy? Bo jest fajnie, jak wiemy, bo jak nie jem, to mogę na tym się skupić. Na co się dzieje w moim ciało, jak układ pokarmowy jest. No, co się nie dzieje, czy co się dzieje? I to, i to. Pomyśl sobie, że ponad 50% energii, to jest taki paradoks, ponad 50% energii z jedzenia, które zjadasz, idzie na strawienie tego jedzenia. Czyli automatycznie masz to 50% w kieszeni. To jest energia, która może iść na reparację przy długoterminowych głodówkach. Ponad tydzień ciało się zaczyna regenerować. Na pewno jest tam oszczędność tej energii. Na pewno jest oszczędność energii, na pewno jest wypłukanie się, takie wyczyszczenie się żołądka, odkwaszenie, bo tam masz normalnie, jak on funkcjonuje, to w momencie, kiedy wpada tam jedzenie, on się zakwasza. Świadomie. Znaczy nieświadomie, podświadomie, ale on powiedzmy, że jest ta świadomość ciała, on chce ten kwas tam. A tutaj nie ma tego kwasu. Albo jest w jakichś mniejszych ilościach i jest w stanie się odkwasić, taki przewód pokarmowy. Zgagi jakieś... zgagi. Na pewno polecam na zgagi. Jednodniowy post. Zgagę moglibyście zapomnieć, że mieliście tą zgagę. Na ten jeden dzień, a może nawet bym mógł ją jakoś zacząć regulować. Co jeszcze? Przestają się wydzielać enzymy trawienne, czyli tam jest oszczędność i automatycznie ta trzustka zaczyna się regenerować, odbudowywać. Nie wydziela się żółć, gromadzi się w woreczku żółciowym. Nie wydziela się do przewodu pokarmowego, jak nie ma tłuszczu. Czy to by miało? No na pewno ta wątroba też sobie myśli, okej, nie wzięli tej żółci, mam dość żółci, zabieram się za inne rzeczy. Więc tam też w jelitach perystaltyka wycicha. Nawet przy jednodniowym poście ta perystaltyka będzie niewielka. To brzmi jak całe ciało po prostu wycisza i to ma sens, bo jak ja robię swój post, normalny poniedziałek robię i na wtorek się obudzę o 4:30 rano, siedzę medytację o 5:00, mam ciszę. Ja mam taki ciszę w ciało. Wewnętrzne, że jest mi wiele łatwiej i czuję tą różnicę. Ja też mam tak, że jak robię ten post na poniedziałek, do czwartek, piątek moje ciało w ogóle nie chce żaden cukier, nie chce
wyjadać coś bardzo słodkiego jakieś ciasto. Więc mam wiele mniej zachcianki, ochoty na coś. I widzę, że dopiero zaczyna mi sobota coś kręcić. Może jakieś ciasto bym zjadła. I to jest fajnie, bo wtedy sobota pozwala mi na jakieś ciasto. Byliśmy na randka z Irkiem na niedzielę, zjadłam ciasto, kawałek i robię swój post na poniedziałek. I to jest jakby dobry dla mnie rytm, że umiem jak ograniczyć przez 5-6 dni i jeden dzień jem coś słodkiego. Nabierasz, na pewno nabierasz perspektywy. Na całą kuchnię, na wszystko, co się dzieje na talerzu. Jeden dzień niejedzenia, jesteś w stanie wyjść z tego i to ogarnąć, patrzeć się na to z pewnym dystansem. Także ta perspektywa też jest ważna. Jest ważna i moje ręce lepiej przygotują jedzenie potem. Nawet jak robię czasem post i gotuję jedzenie dla moich dzieci, oni często mi mówią na ten dzień post, że moje zupa jest pyszniejsza. I to jest ciekawe dla mnie. I jak robiłam, już zaczęłam z tym post, już działam z tym często, widzę, że moje smoothie, wszystko co robię jest lepsze. Ja nie muszę jeszcze dodać coś. Moje ręce zaczynają rozumieć bardziej. Jestem bardziej czujny, chyba jest dobre słowo, w kuchni. Więc jeden dzień wycofanie się ci da tyle dobrą energię rękami, żeby wracać do jedzenia czystsze. Bym powiedziała. I co jeszcze? Czy mam coś jeszcze? Bo pisałam kilka rzeczy. O, tak, mówiłam, że to zmienia moje smaki. To nawet mniej sól, mniej słodkie, mniej. Wszystko może być troszeczkę bardziej subtelne, czuję nagle wszystko. Bardzo słodkie rzeczy już nie mogę, to jest za słodkie, więc jak macie ochoty często na bardzo słodkie, zrób ten post i będzie ci wychodzić z tego zachcianki. Jeszcze masz coś? Jak ty się czujesz, jak robisz post? Swoją doświadczenie. Ja przeżywam, ja lubię jeść. Także dla mnie post jednodniowy czy dziesięciodniowy to jest wyzwanie wielkie. Ja myślę, że dla wszystkich to jest wyzwanie. To my jesteśmy teraz tak przyzwyczajeni, że jedzenie cały czas jesz. Nawet czasem jest brak szanowania do tego, bo ma być. I jak wycofniemy nawet jeden dzień, zaraz nadążymy do 7, zaraz nadążymy do 10 i może spróbuję z Irkiem przekonać na dłużej. Ale może być ciężko z dziećmi. Wiesz, co jeszcze mogłoby być plusem? Co? Ale to nie związane z ciałem. Zaoszczędzisz pieniądze. Bo tego nie zjesz. Normalnie byś zjadła, powiedzmy, zależy gdzie. Tak. Gdzie się stołujesz, może nawet kilkaset złotych. Jeśli ktoś je w restauracji. Miesięcznie, no tak. Nie, dziennie. Kilkaset złotych? No, jakbyś w dobrej restauracji zjadła śniadanie, obiad i kolację, to jest kilkaset złotych. Kto to robi codziennie? Może są ludzie, skąd wiesz? No dobra, to oszczędzajcie. Powiedzmy też. Między kilkadziesiąt a kilkaset złotych oszczędności. No dobra, to jest bardzo dużo zalety na to. Możecie oszczędzać pieniądze, energię, lepiej będziemy gotować, lepiej wyczuwamy smaki i ogólne regeneracje ciała. Każde choroby, to brzmi nawet cukrzyca, wykorzystuje z taki jednodniowy post i ja dzisiaj jestem na poście i polecam. Ja jestem bardzo zadowolona z tym czas. I tak jak mówiłeś, nawet jak nie damy rady same wody, to może być same wody i zioły. Same wody, zioły i może jakiś glinka. Na przykład, bo teraz wiesz, że jeszcze pomyślałem, bo jedzenie też jest tworzy taką warstwę buforową. Taką absorpcyjną. Tam toksyny też są. Może to, co wdychasz, albo to, co jest w wodzie, albo ten twój stres trochę w tej nadwyżce jedzenia chowasz to. To przechodzi przez ciebie gdzieś tam taki bufor. I jak tego nie ma, to twoje komórki się otwierają, bardziej są takie
otwarte na wszystko, na to, co z zewnątrz wchodzi, więc jak już robicie tą głodówkę, to bym pomyślał o dobrym powietrzu, dobrej wodzie, żeby nie było, wyeliminować całą resztę toksyn. I glinka wtedy spełniałaby funkcję jedzenia, nie karmiąc was, czyli przechodzi przez przewód pokarmowy. Ciągnie to. I wyciąga, i akumuluje, w sobie trzyma te toksyny, które by mogły być nawet z twojego ciała wychodzić, albo z wody, którą pijesz. Tak. Że one się nie dostaną do krwiobiegu, tylko właśnie w glinka się nimi napcha i one wyjdą. Tak. Glinka. Ja osobiście robiąc post, nie polecałabym post bez wody. Jeżeli to jest religijne. Tak, to okej, okay, to jest wasza sprawa, ale jak chodzi o detox, to woda, dobrej jakości wody, dobre zioły, to są istotne. To ci pomaga detoksyfikować, więc woda, zioła, glinka, to tylko nam pomoże w tym detoksie i lewatywa. To jest bardzo skuteczny dzień, wycofnując z jedzeniem i robiąc coś dobrego dla swojego własnego samochód, samochód, wiesz, to znaczy takie coś, to samochodzi. Samochodzi. I to jest nasze ciało. No. Samochód, no. Kocham was bardzo. Therapeutic Mama tutaj. Pozdrawiam, szef Irek. Jak chcecie Glinka, albo chcecie z nim rozmawiać, jakieś konsultacje, irek@szefirek.pl. Tak dobrze mówiłam? Znasz wszystko. Wszystko znam. A wiecie, jak mnie skontaktować. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Post zróbcie. Pa, pa. Post.